Mr. Beast dalej przejmuje naszą ukochaną grę, czyli Stumble Guys. Spójrzcie, powstało nowe koło za jedynie jednego talarsona. Abra, powiedz, co to jest za talar i jak ja go zdobyć? Tak, ten żeton kosztuje z 10 zł. Rozumiem? Jeden żeton? Ale jakie rzeczy tutaj można zdobyć? Mega fajne skiny i ta walizka, stary, rozumiesz? To jest ona jest mocna? Specjalna, nowa. Ona jest mocna, ta walizka? Będzie tak, można ją wygrać? Triki robić w ogóle. To wiesz co? A ja muszę kupować to, żeby zdobyć te... A nie potrzebuję już gemów, mam 100 tysięcy. Ej, czemu nie mogę tego kupić? Lol. Ale... nie wiem. Lol. Widzowie, twórcy gry zakazali mi kupować rzeczy, za dużo wydawałem pieniędzy. Ej, czy to oznacza, że nie będę mógł tego tym zakręcić? Dobra, mam jednego tego talarsona, to zakręćmy chociaż jeden raz. Może za pierwszym razem się uda. Może, może nie będę już musiał tym kręcić, to byłoby tak fajne. Ej, i co teraz wypadnie? Dawaj, nie! Ej! Nie, dobra. Aha, 20. Najgorszy, nie? Chyba z możliwych. No chyba tak, ale też fajnie wygląda ten skin. Wygląda nieźle, ale mogłoby być lepiej. Dobra, czy ja to mogę już teraz kupić? O, jednak zadziałało, słuchajcie, i mogę to zakupić sobie nasze żetoniki. Twórcy gry w końcu mi pozwolili, po prostu zadzwoniłem do nich i powiedziałem. Ej, mordeczko. No giga drogie. Najgorsze, że trzeba kupować razem z innymi gemami. Ale dobra, lecę. Otwieram tym razem, powiedzmy, 5. I sprawdźmy, dobra. Uuu, czyli każde jedno kręcenie to 10 zł? No ja stary, nie mogę. 50 zł właśnie. Ej, czemu miałem 245 na 60, widziałeś to? O co stary, bo to są duplikaty bankowe i tam jest kilka takich etapów. Za każde przejście etapu dostajesz dolary te bestiowe. Aha, czyli jakiś po prostu, czyli po prostu sezon. Wow, meteor! Stary, meteor jest potężny, nie? No, potężny skin, ja chcę meteora. Ma robaka na głowie, to jest diamentowy Mr. Beast. Ej, jak się w ogóle czujesz z tym, że Mr. Beast jest nowym właścicielem Stumble Guys? Ej, to jest w ogóle nieprawdopodobne, grasz sobie w gierkę, nagrasz sobie tyle, stary, odblokowane. Normalnie, wiesz, odcineczków i youtuber zostaje właścicielem, elo. Ej, właśnie, ja nie wiem, jak oni to zrobili, że oni się dogadali na takie coś, co nie? Ale dobra, mam nowe jajco, jest to jajco i dosłownie jajco. To jest, co to jest? Bajo jajo, bajo jajo. Ale widzowie, chcemy dalej tym kręcić kołem, ponieważ no, bardzo dużo potrzebujemy zakręceń, żeby udało nam się zdobyć pełną skórkę, na przykład tą mityczną. Albo tą walizkę. No, dużo będzie kręcone. O, ale mamy znowu meteora. I patrzcie, musimy 130 mieć tych punktów meteora. A bardzo mi zależy na tym skinie, więc ale mam nadzieję, że nam się uda. Ale razy 50, no nie? Więc to oddaję czasem. Dostałem razy 20 meteora, ej, koks. Dobra, kurde, gość dobra. Ma sporo, farta. Może kolejny raz. Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty. Jest też plan lekcji, przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF, piórnik z pełnym wyposażeniem. Oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada aż 5 zamków, na których przyczepione jest logo Voyanteam. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjalnego materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na voyanshop.pl, także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Voyanteam! O, Mr. Beast mityczny! Ale a ciebie... może tym razem walizkę na przykład? Walizy? Nie, dziękuję. Ja chcę tylko skiny. Ta waliza to nie będzie jakaś... no prawie miałem plus 50, nie? Tych punkcików. Ej, ale wiesz, że ja, stary, kręciłem kilkadziesiąt razy i ani razu 50 nie miałem. Ani razu? To ja nie wiem, jaka jest szansa na 50. O, ale dobrze, meteor! Dobrze, dobrze, chcemy więcej meteorów. Ej, patrz, prawie mam Mr. Beasta nowego odblokowanego. Dobra, sorry, widzowie. Zaraz zagramy gierę, ale najpierw muszę kupić kolejne 10 żetoników. Okej, kupione. I no, po co mi tego Mr. Beasta daje, co nie? Skoro ja już go mam, nie rozumiem tego do końca. No szkoda, że tak jest. Wytłumacz mi, dlaczego, kiedy masz duplikaty, to dostajesz walutę, te bestio dolary. A, ja na no właśnie. Mam odblokowane. To jest ta sama sytuacja, co jest z zwykłymi żetonami. Odblokowane.
to samo. Tak, tak, to nic nie daje. Dobra, lecę teraz 10 razy zakręciłem, czyli to oznacza, że wydałem 100 zł w tym momencie, widzowie. Masakra! Szczerze? 100 zł. Dość szybko, stary, to wydałeś. Za szybko, w ogóle na tym odcinku już 200 zł wydałem. Słuchajcie, oglądacie ten filmik przez 4 minuty, ja już wydałem 200 zł. Nieźle, nie? Minuta 5 zł, rozumiecie to? Robisz 20-minutowy odcinek za 1000 zł. Ja nie mogę, ej serio, to jest masakra. Najdroższe koło fortuny na świecie. Ale mam nadzieję, że no, no nie, no dostaję cały czas najgorszy haczyk, tak, którego no mam. No właśnie, ja też. No a jak trafię meteora, to 100% meteora dostaję. O, no właśnie, ej, ale dobra, teraz mam meteora, więc póki co ja jeszcze mogę go dostawać, co nie? Mi na nim jeszcze zależy. Tobie to już rozumiem, że masz inne. O, ale diamentowy! Nice! Ej, za dużo tych punktów jest potrzebne. Żeby odblokować wszystkie te skiny, to trzeba chyba właśnie tysiaka wydać na to. To jest masakra. No, o. Żeby nie skłamać, stary, tego już ja mamy. Musiałem jakoś tak 40 żetonów na to złożyć. 40? Ej, to i tak czekaj, ja już zużyłem 20. Nie mam Diamond Beasta, dalej nie mam Diamond Beasta. A widzisz, ja już właśnie tutaj zdobędę zaraz punkciki na Diamond Beasta, let's go. Nie, na takie, nie, ale to by było przykre. No, jakbyś nie. To za pierwszym kręceniem, że pierwszy taki upęk robisz na no. Diamond Beasta, a ja zrobiłem ich, nie wiem, kilka. Dobra, mam to... 65 na 130 i 45 na 130. Ale ogólnie nie mam, nie grałem jeszcze tym nowym Mr. Beastem, którego tutaj mamy, więc zagrajmy sobie daje, nim. On daje stare szczęście, naprawdę, nie żartuję. Wow, ej, zobacz na ten przycisk, jaki on jest przepotężny, to jest przycisk za 100 milionów subskrypcji. Oni mogliby mi go wysłać w prawdziwym życiu, co? Tak, ja już powinienem taki przycisk mieć ogólnie, co nie? Dobra, lecimy, tak, widzowie, zagrać Gierę. Giera da nam szczęście. Mordeczko, masz ochotę na burrito? Bo ja bym zjadł burrito. Dobra, to jest akurat dość ciekawe. Let's go. Ale kiedy ostatnio tu graliśmy, rozmawialiśmy o kebabie. To tak. Gość tam przywoził ci kebaba i nie wiedział, gdzie zostawić. I ten kebab nie przyjechał ostatecznie do mnie. Jest mały problem. Od kiedy To co z tymi kebabami? Zacząłeś jeść? Od kiedy to nagraliśmy, to regularnie zacząłem jeść teraz kebaby, rozumiesz to? Dlaczego? Serio, tylko przez nagranie tego odcinka. Nie wiem, po czyli prostu, stary, jakaś źle na ciebie wpłynąłem. Wow! No ewidentnie, stary. To. I teraz, na przykład jakbyś zaproponował kepsikę, no to... Ojku! Dobra, serio? Ja ej, dobra, to ja już muszę przestać gadać o kebabach, bo słuchajcie, kebaby to no, nie powinno się ich jakoś dużo jeść. Ja się na przykład źle czuję po kebabie, dlatego jem je bardzo rzadko, co nie? A stary, a ja mam problem, bo się czuję świetnie. Czemu? To ty po prostu jesz dużo jakichś złych rzeczy w takim razie. Za dużo grimmistrzejków pijesz w takim razie. No właśnie, to jest najgorsze. Zjadłem, wypiłem pierwszego grimmistrzejka i nagle stary grimmist mi powiedział, abym jadł codziennie w McDonaldzie, a ja do niego grimmist! Ej! Jadł. Czemu nie mam skinę grimmisa w Stumble Guys? O co tutaj chodzi? Czemu nie mam skinę grimmisa? A może coś nowego Grimis. Teraz? Dobra, widzowie, wymyślcie jakąś nową postać, która pewnie teraz powinna się pojawić w Stumble Guys. Dobra, ja już przeszedłem dalej. Ej, ty masz ten kozacki skin, którego ja chcę. Meteorororo. Ale potężniak. Ale mamony. A, i taki, że bogaty, że rozrzuca pieniądze, tak, wszędzie? Oddałbyś trochę, a nie? Ty, gościu. Podzieliłbyś się. No dałbyś trochę, a nie. Wyrzucasz, tak. Dobra, lecimy dalej. Mordeczko! Zaczynamy teraz potężną walkę! Dobra, ja lecę szybko tu. Iś, dobrze, muszę znaleźć najlepsze możliwe miejsce. Jeżeli wygram tutaj z tobą, to oddasz mi ten przycisk na 100 milionów subskrypcji. Nie ma opcji, to jest mój przycisk na 100 milionów subów. I zabieram właśnie najlepszą możliwą broń. Pu, pu, pu. Ej, ale to jest dyskryminacja, bo u nas w Polsce nikt nie będzie miał 100 milionów, bo nie ma tyle Polaków. Jak to nie ma, stary? Jak założą 3 konta? Dwa konta? Nie, żartuję. Nie zakładajcie multikont, mordeczki, bo to jest nielegalne, to jest zakazane. Ej, czemu nie mam killa? No co jest? No oni mi ciągle zabierają kille, co to ma być? Dobra, gościu, lecisz za to, że mi zabrałeś killa, to ty na pewno byłeś. Dobra, muszę tu uważać. Okej, okay, kto jeszcze tam ma mało HP? Muszę rozwalać tych, co mają mało HP, a nie tych lamusów, co mają dużo, bo ja potem tak ich... Powiem, powinieneś się ze mną dogadać, bo ja mam prawie zero. Ale ja sobie uciekam. O, ja widzę, jak tutaj masz zero. Ja powinienem cię właśnie w tym momencie dojechać! I tak zrobię! Nie. No czemu nic nie trafia? Czemu nic nie trafia? Nie. Moje strzały w ogóle nie trafiają. No nie, tego lamusa nie chcemy. Jakieś leczenie gdziekolwiek, no błagam. Tego rozwalam, tego rozwalam. Dobra, nie ma żadnego lecisz, dobra, muszę przeładować i teraz leczenie to jest, to jest leczenie, patrz to! Let's go! To jest właśnie leczenie. Zdenerwowałeś się teraz. Które masz miejsce? Iść. Przez ciebie szóste. Ja mam, wiesz, jakie pierwszy! No nie, no i zabrali mi killa. Dobrze, już mam trzecie. No ty cwaniaku, ja mam drugie, jakiś bośk mnie wyprzedził, co to ma być? Dobra, ja sobie, wiesz co, o ty cwaniako.
Tak jesteś, tak jesteś, tak jesteś. Eś. Pik, 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 pik. Ej, okay. Bo, a ty nie masz fajniejszej broni przypadkiem? Oj tak! I patrz, kto ma więcej AP teraz! Iść, iść! Pa, pa! Dobranoc! Dobranoc, panie Abra! Abarele, Martin Abarele! Martin Dale i tak jest przed tobą, gdybyś pytał. Kto? Dobra. Ej, faktycznie? Dale. Martin Dale, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Dobra, dobra. Dobra, rozwalamy to, rozwalamy to. Dobra, let's go! No Jezu! Let's go! Ale znowu. Ej, nie chwyciłem tego, czy chwyciłem? To za mało mi to. Okej. Okay. Zostałem rozpapilony. Serio? Dobra. Trochę, co? No nie, no zabrał mi killa, no lamus. Dobra. Dobra, jestem na równi z tobą. Dobra, tego muszę rozwalić. Dobrze się zaczyna. Okej. Jest, 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 rozwalony. Mańska, coś ty zrobiła teraz. Let's go, let's go. Ciebie, ciebie, Mańska, ciebie, ciebie. Czemu to tak mało zadaje HP, no? Co to ma być? Dobra, ciebie lamusie, ciebie lamusie. Mam giga lamusierską broń normalnie. Nie wiem, czy ja dam radę w ogóle. No ty lamusie, co mnie strzelasz? Let's go, let's go, let's go. Jakim cudem pierwszy? Dobra, 74 sekundy zostały, to tutaj tego rozwalę i będę teraz ja pierwszy. Dobra. Martin Day. Iś, iś. Iś, ale rozwalony, dobra, mam shotguna, z shotgunem będzie lepiej, ale potrzebuję HP, bo tutaj jest troszeczkę przypał u mnie z tym HP. Dobra, dobra, idę po to. Jest dobrze. Ty już masz 9 killi? Martin dalej 10. Jest lepszy. No chłop mi zabrał się, zrespił tutaj, dać, give me a break, nie. Nie, 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 tyk. Nie, ktoś mnie dobił, pyk, no. Pyk, 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 dobrze, dobrze, mam killa kolejnego. 38 540. Wcale mnie tu nigdzie nie ma. Pyk. W ogóle cię nie widzę. Pyk. O, dobra, robię go, robię go, robię, dawaj, go, dawaj. Jest, zabrałem go, mam drugie miejsce. O nie, ale dobrze było, słuchajcie, to już lepiej niż poprzednio. O, ty cwaniaku. Masz, ja mam lamusierską broń, muszę zdobyć lepszą, dobra, mam lepszą. Okej, i teraz tu. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Zabrał dobra. Mi, nie! Dobrze. Nie, 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 proszę, dobrze. Nie, teraz! Nie, nie! Dobrze, rozwalony! Jeszcze jeden kill i będę pierwszy! Let's nie. Go, pierwszy! Nie. Jeszcze tutaj! Bałokał, dobijam nie. Nie! Dobrze, pierwszy skończyłem! Ale ty wygrałeś, bo masz mniej deadów, kurde! Let's go! Ej, jak kozacko, dobra! I przechodzimy teraz, widzowie, do finału, w którym może wszystko się wydarzyć. O, lacer tracer! Ej, Piccolo, ej, w ogóle mogę ci się, stary, pochwalić, że ostatnio zrobiłem tu swój rekord, wiesz? O, jak długo grałeś? 4,5 minuty, stary, tutaj grałem. Co? Tak się i da? Szczerze? Po czwartej minucie już to wyglądało jak na jakimś stary TikToku, jakbyś oglądał kompilację prosów, to te lasery szły tak, tak. Ej, naprawdę dobra. Byłem w szoku, że w ogóle aż pół minuty udało mi się. To co, teraz robimy tutaj stoper. Ja. O ty, piłeczko. Dobra, ej, ta piłeczka jest kozacka w sumie. Eś, dobra. Ta piłeczka już mi kiedyś życie uratowała. O ty, cwaniaku. Ej, ta piłka ratuje życie na gierkach, zauważyłem, eliminacyjnych to mniej, chyba że blok dasz, ale na wyścigowych to naprawdę strasznie. Oj, no, bo to przyspiesza bardzo. Ta piłeczka jest pay to win, zobaczycie, widzę. O ty, cwaniaku, dobra, taki jesteś. Puh, o ty. Dostałeś własną walizkę, panie. Pieniędzy. Ej, spójrzcie, jak kozacko wygląda ten przycisk za 100 milionów subskrypcji. Ej, co byście zrobili, był, widzowie, no? Gdybyście dostali taki przycisk za 100 milionów subów? Au, au. Ej, stary, szczerze? Ja no. Myślę, żebym go oprawił w taką szklaną kopułę, jak w muzeach są, nie wiem czy... Fajne by coś było. Coś takiego, bo wiesz, o co chodzi? No, przecież go 100 milionów, jeżeli byś dostał, to byłbyś jedynym Polakiem, który prawdopodobnie w historii w ogóle będzie go miał. Ale w ogóle jak mało osób ma taki przycisk. Mr. Beast no, na przykład go chyba oddał komuś, tak mi się coś wydaje. Było. Mhm. No stary, dosłownie na palcach jednej dłoni pewnie dałoby się naliczyć osoby, które to mają. Ale ja bym chyba nie dał rady oddać takiego, takiej pamiątki nie, nie ma swojej. Szans, ja rozumiem wiele, Iś. Ale aż tak hardkorowa nagroda. No, nie, to jest giga mocne. Giga mocne. No, pamiątka chyba, i wiesz. Widzisz całą ty... drogę. Ej, co to ma być? Stoper? O co tu robi stoper? Stoperinio bambininio. O co tu chodzi? Ale to idzie dość długo, stary, bo to jakieś ze 3 minuty były. Chwilę, twórcy gry chyba nas bardzo nie lubią i każą nam wywalać z tego serwera, bo zajmujemy spocik, wiesz? Oj tak, oni stwierdzili, że nie dadzą nam przycisku na 100 milionów subów. Nie, żebyśmy sobie nie. Spadali na bambu. Oj tak. Ej, ale to już jest totalny luz. Nie wiem, czy ty też tak czujesz luzik arbuzik? Ja no czuję właśnie, tak arbuzik. Trochę mniej. Teraz okay. Byłem hardkorowo ciężko. Ej, ale... było hardkorowo, to prawda, ale ja tutaj patrzę. Ej, ale cisnę. Dobrze dają te lasery teraz, stary. Naprawdę. Jest git, 18 sekund stopera.
Okej. 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 Trzymam się. Ciężko, trzymam. Jest... Dobra. 10 sekund. 10 sekund. 6, dobra, 5, dawaj. 4, 3. Dobra, ej, ostatnia. Do końca życia. Nie! Nie, ostatnie 3 sekundy. Ja nie mogę. Okej, no niestety 3 sekundy i prawie byłoby. Dobra, za karę muszę oczywiście otworzyć jeszcze znacznie więcej tutaj rzeczy. Tak, ofertę biorę. Doładuję sobie 10 żetonów plus jeszcze 10 złotych wydane, wiadomo. Patrz, Bumble Guys, dzięki. Poszło kolejne 200 zł w tym momencie, bo doładowałem 20 tych coinów. Jeden coin, 10 zł, więc patrzcie, 10 razy kręcę, czyli 100 zł w tym momencie znika. 100 zł znika. Ale wyobraź sobie, że stary, za 100 zł byłbyś w stanie kupić. No jasne, że tak. Kina we Fortnite'cie i jeszcze ale by to... ci stary starczyło na, nie wiem. To jest wina twórców gry, bo oni tutaj każą za tyle to kupować, a ja bardzo chcę tego skina, no. I zobacz, no, a, cztery dechy poszły na nic, bo tak naprawdę nie dostałem żadnego punkcika. Ej, nawet ale malutkiego. Mnie często mega to irytuje, że na przykład zakręcę kilka razy. To oddało. To było myślę, dobre. Wow, mogłem za to kupić dużą pizzę, nie? Tak, no, tak, to jest tak mocne. Takie, ja nie mogę, No nie wierzę! Ale skamik! Nie mam walizy w ogóle, no nie dostanę jej, co? Co jest? Ej, ale to... No co jest grane? No co jest grane? Szkoda tej 30. Jedno tylko kręcenie, nie? O, drugie dopiero, dobra, które coś dało więcej. No błagam, no muszę zdobyć te skiny wszystkie. I... no nie. Jak na złość. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Trzymajcie kciuki, bo to naprawdę jest trudne. Jest! O, dobrze, yes. Dobrze. Ej, yes. Dużo masz tych odłamów. Mhm, będzie cały Mr. Beast. Ile ja ich mam w tym momencie? O, no nie, dobra, lipa, ja lipa. Ja mam ich 50, czyli masz więcej ode mnie. No to let's go. Ej, a w sumie to zostały tylko dwa skiny i jedna emotka, co nie? Dla mnie. Tak, no to. Patrz, faktycznie, czyli musimy tego meteora koniecznie mieć i diamentowego Mr. Beasta. Kręcimy ja kolejne myślę, razy. Ja meteor na 100% będzie. O, let's go! Wow, okay, meteor! Okay. I co jest? Czemu było 220 na 110? Ty masz już meteora! Jakim cudem? Przed chwilą nie było! Masz już fest meteora! Ale nie było przed chwilą, było nawet... Co jest? Nie wierzę! O, dobrze, dobrze! Ej, co tam się wydarzyło, że ten meteor nagle nam dropnął, a nie mieliśmy go? Ej, dziwne. Dziwne pierwsze, no, dziwne na maksa, chyba twórcy gry mnie polubili po prostu. No to dobrze, no meteor, fajnie, no bierzemy kolejne. I zobaczymy, czy tam będzie meteor, bo musi być. No, prawie co chwilę mi teraz wypada ten meteor, więc całkiem ciekawe. A może to się sumowało ze wszystkich teraz kręceń, ten meteor. Nie wiem. Kurde, ej, to może. Może, możliwe, możliwe. Dobra, dawaj nam teraz tego zioma. Wilka. W ogóle nie chcę ten stary... Mr. Beast, no. I nawet ta emotka nie chce mi wypaść, no to jest najgorsze. A rzuciłbym sobie taką walizą pieniędzy. Szan, więc to jakby o, jeszcze... nie. To jest naprawdę mała szansa, no nie! 30! I patrz! Dobra, mamy meteora kompletnego! Okej, chciałem powiedzieć, że 100 zł poszło do śmieci, ale jednak jest kompletny meteor. Jest meteor, więc bierzemy sobie go w tym momencie. I słuchajcie, zagrajmy sobie nim kolejną gierę. Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Dobra, lecę jako piła, patrz. Ej, tutaj na... jako piła będzie mega kozackie to. Tak, będę mógł sobie latać. Prawdopodobne ułatwienie, co tutaj robi stare piłka do siatkówki. Naprawdę, patrz to, no jak kozacko, ty. Czy teraz mogę się zmienić, trzymając babeczkę? Mogę! I piłka trzyma babeczkę. Dobra, oddałem. Hi Barbie, hi Ken. Chodź tu piło, chodź tu. A co ty jeździsz sobie na jakimś wózeczku? Co to za wózeczek bananowy? Jestem bananiarzem i jajajajanem. Jesteś bananiarzem Janem jeżdżącym na bananiarzu i Stefanie. Janie, tak, Stefanie, ale jaja. Bum! No, o, wow, ej, uderzyłem meteory. A ja uderzyłem bananiarza Jana. Ej, dobra, teraz się zmieniam w piłeczkę. Iś, okej, iś. Oh my god! Ej, a wiesz, że piłeczką uda się przeskoczyć praktycznie cały ten basen? To jest mega mocne. Cały basen? Ej, teraz trzeba iść szybko na teleskopy. Iś.
Iś, iś. Jestem teleskopiarzem. Dobra. Janem. Jesteś teleskopiarzem Janem? Ja bym chciał cię poznać, teleskopiarzu Janu, jak ty to zrobisz? Teleskopiarz Jan. Jestem ciekaw jednej rzeczy. O, nie! O nie, ej stary, jak tak będzie, to ja się nie dostanę. Dobra, muszę teraz naprawdę się postarać. Musisz. Okej, okay, gdzie jest wejście na górę? Gdzie jest wejście na górę? No nie, tą no, dawaj. Tą window, stary, tą window. Jedzie window. Dobra, lecę, 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 szybko, 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 szybko. Teleskopy! Okej. Okay. Dwa sloty, jeden slot. Dawaj, dawaj. O, yes! Atni! Dałem radę? Jaka faza! Dałem radę, dobra! Ej, to już było tak blisko. To było szczerze, naprawdę close. Nie! Okej, uratowane. Ej, dobra, udało mi się. Ej, teraz tu. Dobra, tym razem już oddam, bo żeby się nie bawić, co nie? Okej, muszę się zmienić. I tutaj emoteczką, bam, bam! Ja też dałem emotką i znacznie lepiej mi to wyszło właśnie emotką, dobra. Ej, to było tak ryzykowne. Ja próbuję zrobić pewnego trika. O! O! Boom! A jakie kozackie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Cyk, cyk. I teraz pa... Ej, co?! No, myślałem, że dostanę się na górę, na ten dach. Yo. Ej, stary, serio, ta emotka ma nieograniczone możliwości, mam wrażenie. No mega kozacka, tą piłeczkę teraz sobie dokładnie przedostajemy. Ej, serio, aha. Ej, serio. Jeden głupszy od drugiego. Dobra, przedostaliśmy się w takim razie do półfinału, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w półfinale. Elo! I teraz co? Teraz co to jest? A, to są te rzeczy. Widzisz, taka przerobiona mapeczka. Czyli Abduction Avenue, ale jest grawitacja ze Space Race'a. Jest to takie Space Race'ik, faktycznie, to jest 1:1 Space Race'ik. Ale fajne, dobra, ta piła jest kozacka, patrz. Iś, idę tutaj, mostem, dobra. Iś, iś, o, na UFO. Nie, nie trafiłem. Ja się zrespiłem, co to za dziwne miejsce. Są klocki jak na honey dropie jeszcze, to jest mega fajne. Iś, okej, teraz tu. Sisio, nie, dobra, dobra, dostałem się, dobra, 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 teraz tu. Dał radę. Dobra, iś, odbiłem się. I odbiłem się. I patrz, jakiego lamu zadrzemy. Nie, nie ten krat. Dobra, teraz ja. Up. Up. Ale mnie wybiło. Dobra, teraz tu. Nie. Aj. Uś. 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 Dobra, dostałeś. Ej, to ja jestem piłą. Ej, jakim cenem te boty tak daleko tutaj doszły już? Czy to nie jest takie proste? Bo my po prostu też jesteśmy botami, mam wrażenie, więc... Aha, no w sumie, o! Tak, po tym co ja tutaj zrobiłem, jestem 100% pewny, że jestem botem. Dobra, lecę teraz 100%, 100% skupieniem level milion. Wow! Ale mnie wybiło. Eś? Eś? Ha. A, gdzie ty jesteś? Puuu! I wchodzę właśnie do UFO Kosmity! UFO Kosmity! Logdash Legendary! Będzie tutaj legendarnie! Ej, serio! Widzowie, musicie bardzo uważać, bo na tym Logdashu podobno da się złamać nogę skinowi. Wiesz o tym? Tak, a wiesz co jest najgorsze? Że twój skin nie ma nogi nawet. To złamie skałę w tym przypadku, jest tam The Rock. Pff, skała. The Rock, skała. W ogóle, stary, twój skin mocno pasuje do tego, do tej mapy. No jasne, że tak, no zobacz. Stary, a właśnie testowałeś już różne triki tutaj, z tą piłeczką na przykład? Z piłeczką? Właśnie próbowałem rozbić na przykład to. Oło, oło, oło. Nie, nie czekaj, wiem, czy da się rozbić właśnie ściana, to, czekaj. O, dobra. Będzie dobra ściana. Cyk, cyk. Są triki, da się rozbić. Mogę, jak będzie mniej osób, to mogę spróbować to pokazać, ale to na tym legendary to... Czekaj, że robisz tak? O, Ej, patrz, tryk nie działa, dobra. O, nie, ona znika. Co to za osłabiacka? Dobra. Ej, zaraz zaczną się te trudne, musisz mi je wytłumaczyć. O, przeskoczyłem górą właśnie. Ja przez ścianę, przeskoczyłem. Dobra, i teraz patrz to. Bum, bum. Strzelam gola! Ale gol, ale gol! Dobra, tutaj trzeba już safety first. Ty bot, wow, bocik, jesteś mistrzem! Najlepszy bot. Dobrze bawi, widzę. Eś, ej, dobra. Jan! I uwaga, bo wjeżdżają dobre. Co teraz? O, to jest przeperfekcyjne na piłkę, no kurde. Stary, robisz tę piłę i masz to gdzieś, nie? Dobra. Tutaj bez piłki bym radził, szczerze. Okej. Okay. Tutaj jest zawsze, zawsze to jest ryzyko. Ja tutaj na piłce kilka razy odpadłem. Okej. Okay.
Okej. Ej, to są klocki akurat, których najbardziej nie lubię ze wszystkich. A tutaj znowu patrz, piła i ciach. Lecę. Eś. Wow! Ale kozackie. Oj, dobra, chodź te banania, żujano. Puu! O nie! O nie! Dobra, udało mi się. Dobra. Dobra, okej. Mnie tutaj wypaliło, ale żyję. Piłka mnie uratowała, stary. Okej. Okay. Pum pum. Okej. Okay. O, kolejna piła. O nie, nie. Dobra, tutaj teraz tu. Sobie zawsze teraz lecę. Tu. Dobra, dawaj. Nie. Dobra. Nie. Ale lipa. Ej, dobra, to jest najtrudniejszy blokdasz niestety. Ale w takim razie najtrudniejszy blokdasz. Ej, co ty? Co ty się zepsułem? Co to się stało? Zepsułem normalnie Stumble Guys. O co to chodzi? Widzę to. Masz podwójnego robaka. Ej, tam. Co jest? Nie mogę tutaj nawet kupić czegoś. Chłop, zepsuł grę, nie wierzę. Czekaj, nie. Spróbuję w ten sposób otworzyć jakiś pakiet. Który to był ten? Mam nadzieję, że to był ten. Dobra, 20 to był ten, dobra, kupuję go. Kupiłem. Ej, co? Ej, nie mogę kliknąć. Co się dzieje? Okej, dobra, kliknąłem. Koło bestii, specjalne koło bestii. 10 razy. Uwaga. Nie widzę, co się losuje. Nie widać co. Ej. Ej, patrz! Meteor! Meteor! Dobra, widać dopiero po wypadnięciu, tylko musisz trafić przycisk po mnie. Ej! Nie mogę teraz kliknąć przycisku po mnie, nie mam tutaj jak. Muszę kliknąć escape, a to oznacza, że wyjdę. O nie! Nie, to musisz czekać! Wychodzę, dobra, nie... No wychodzę, no nie mam jak po mnie kliknąć. Nie ma tutaj, dobra, czekaj, wychodzę. No i koniec! 100 zł wydałem na nic! Dobra, ale zobacz, czy masz tego Diamond Beasta albo... Sprawdzę. Nie, ja muszę tutaj kukać, bo ja tego nie widzę. Ale się zbugowało, czekaj, na dole powinien gdzieś być. Nie widzę go nigdzie, stary, ale mam lipę. On chyba jest odblokowany. Odblokowany? Ja go nie mogę zobaczyć. Nie, jest zablokowany. Ja nie widzę. No nic widzę, więc zepsułem grę, twórcy gry mi skraszowali kompletnie grę, nic nie mogę zrobić. Dajcie znać, muszę zadzwonić do nich znowu, trzymajcie się, elo. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.